Wiedźmin 4 w 2024 roku wejdzie w fazę pełnej produkcji, a Cyberpunk 2 może otrzymać elementy multiplayer. Tym samym porozmawiamy sobie o produkcji Bodycam, ponieważ część graczy otrzymała już dostęp do playtestów. Grzechem byłoby nie powiedzieć także o ostatnio bardzo gorącej grze Palworld, które to, no, zapisało się w historii Steama, bijąc rekord nawet Cyberpunka 2077. Pod sam koniec powiem jeszcze o Sony, które zamierza przenieść na PC-ty także starsze produkcje, ponieważ w sieci pojawiła się lista gier z PlayStation 5, a także PlayStation 4. Subskrybujcie kanał, a my zaczynamy. Często bywa tak, że deweloperzy pojawiają się na różnych wywiadach dla jakichś serwisów, aby zdradzić jakieś ciekawe informacje na temat ich nadchodzących projektów. Czytam przykład podczas Milan Games Week 2023, gdzie włoski serwis Lega Nerd przeprowadził rozmowę z Sebastianem Kalebą, czyli szefem działu animacji w CD Projekcie. Dowiedzieliśmy się wtedy, że Wiedźmin 4 ma przekroczyć granice gatunku RPG. Jak stwierdził polski deweloper, CD Projekt Red ma duże ambicje i przekazał informacje o znaczeniu fabuły i rozwoju postaci. Przykładów jest naprawdę bardzo dużo, ponieważ czy to Adam Kiciński, czyli prezes CD Projektu, pojawił się na różnych portalach, czy ogólnie wielu innych twórców. Dzisiaj natomiast bliżej przyjrzymy się redakcji Reuters, ponieważ z tego co możemy przeczytać, rozmawiali oni z Adamem Badowskim, który od 18 lat pracuje w firmie CD Projekt Red, gdzie zaczynał od projekt leada, a finalnie kończąc na joint CEO. Potwierdził w rozmowie, że do połowy 2024 roku nad nową grą z serii Wiedźmin ma pracować około 400 specjalistów. Tym samym stwierdził, iż w 2024 roku przystąpią do pełnej fazy produkcji przygody nowego Wiedźmina. Jak wiadomo, deweloperzy cały czas nie podzielili się z graczami datą premiery, aczkolwiek jak twierdzą analitycy z serwisu Reuters, produkcja miałaby trafić na rynek w 2026 lub 2027 roku. Oznacza to, że polski gigant w ciągu najbliższych kilku lat ma w planach nie zaoferować żadnej dużej produkcji, aczkolwiek wiadomo, może się to wszystko zmienić. Co do tego Cyberpunka 2, czy jak kto woli Cyberpunka Oriona. Jak wiadomo, będzie to kolejny projekt, który rozwinie całą domenę Cyberpunka, no i niestety, lecz na obecny moment ciągle znajduje się on w fazie koncepcyjnej. A do końca roku nad tytułem ma czuwać około 80 deweloperów. Wspomniał on, że produkcja może otrzymać elementy rozgrywki multiplayer, lecz aktualnie nie możemy liczyć nawet na drobne szczegóły. Badowski potwierdził, że utworzony został zespół, którego zadaniem jest sprawdzenie, w jaki sposób można wykorzystać sztuczną inteligencję w grach CD Projektu. Uważam, że sztuczna inteligencja to coś, co może pomóc ulepszyć pewne procesy w produkcji gier, ale nie zastąpi ludzi. I wiadomo, na obecny moment nie ma co zakładać, są to rzeczy bardzo poglądowe i tak dalej, ponieważ jak już wcześniej powiedziałem, dokładnie chwilę temu, Cyberpunk 2, czy właśnie ten Cyberpunk Orion, ciągle jest koncepcyjny i wszystko na obecny moment jest w fazie planowania, także nie ma co wybiegać aż tak daleko w przyszłość. Aczkolwiek nie wiem, jak wy sądzicie, ale jak dla mnie spoko by było, gdyby do Cyberpunka wprowadzili opcję multiplayera. Na pewno byłoby to coś nowego i jestem ciekawy, jak do samego tematu podeszłoby studio CD Projekt Red. Produkcja Bodycam nareszcie dotarła do szerszej liczby graczy za sprawą playtestów. Wielu ludzi mówi, że gra ta może na zawsze odmienić oblicze strzelanek FPP za sprawą swojej pięknej jakości oraz pracy kamery. Sama kamera jest w tym wypadku bardzo interesująca, ponieważ, no jak mówi w sumie tytuł, jest to Bodycam, który przypięty do klatki piersiowej mają chociażby policjanci. Oznacza to, że widok z pierwszej osoby nie będzie taki piękny. Będą występować różne aberracje sferyczne oraz, no, trzeba brać pod uwagę, że biegamy, a skoro kamera jest przyklejona do naszej klatki piersiowej, no to cały obraz będzie się po prostu strzęsł. Tytuł działa w oparciu o technologię Unreal Engine 5 i będzie dostępny dla graczy całkowicie za darmo na chociażby takim Steamie. Co prawda, jeśli chodzi o datę premiery, no to określona jest jako wkrótce dostępna, aczkolwiek nie zmienia to faktu, że tak jak już wcześniej powiedziałem, że zaproszeni do playtestów zostali gracze, którzy postanowili wrzucić na YouTube'a swoje doświadczenie, swoje recenzje, no i swoje w sumie przemyślenia. Jedną z takich osób jest autor kanału Jack Frax, który co nieco opowiedział o swojej pierwszej styczności z beta testami Bodycama. Z tego co możemy dowiedzieć się z jego słów, na obecny moment dostępny jest jedynie tryb 6x6 Deathmatch, a oświetlenie i tekstury są jego zdaniem absurdalne, oczywiście w bardzo dobrym tego słowa znaczeniu. Co prawda fakt, że widzisz grę z bodycama trochę przeszkadza ze względu na właśnie tą trzęsącą się kamerę, ale po jakimś czasie idzie się przyzwyczaić i naprawdę bardzo miło wczuć się w atmosferę. Zdążyłem zauważyć, że na wielu materiałach pojawiają się trzy mapy o dosyć średnich rozmiarach i szczerze po obejrzeniu chociażby takiego 16-minutowego materiału właśnie u Jack Fraga, naprawdę bardzo ciężko jest oderwać wzrok od grafiki, która zawarta została w tym materiale. W sensie wygląda to wszystko tak bardzo ładnie, aczkolwiek dla wielu osób może to być dosyć zdradliwe. Spotkałem się z opiniami, że po dłuższej sesji cała ta rozgrywka może doprowadzić do dużych mdłości i zawrotów głowy, no i rzeczywiście w sumie tak może być. Weźcie pod uwagę, że dosyć mocno musicie skupiać się na wyłapywaniu różnych detali podczas rozgrywki, no bo wiadomo, chcecie użyć jak najlepsze piękno tej produkcji, dlatego po kilku rozgrywkach może być naprawdę ciekawie. Co prawda pojawiły się nawet komentarze twierdzące o tym, iż produkcja ta, no, nie będzie rewolucją, ponieważ sama grafika rewolucji nie tworzy. Tylko jaka w tym rewolucja? Wygląda fajnie, ale nie ma w tym rewolucji. Ot taka stylistyka, która nigdy wcześniej nie była użyta, bo zamiast oczu patrzymy przez kamerkę i to nie do końca, bo kamerka jest zamontowana na wysokości głowy dodatkowo w takim miejscu, jakby operator miał ją w okolicy nosa. Kto oglądał choć raz prawdziwe bodycamy, ten wie, że te są najczęściej na piersi, rzadziej na kasku, a sporadycznie na samej broni. Tak wiem, czepiam się, ale ten tytuł przejdzie bez większego echa, od ciekawostka technologiczna i tyle. I szczerze mówiąc, pomimo takiej ilości recenzji, ciężko jest cokolwiek zdefiniować. W sensie, gdziekolwiek się nie wejdzie, słyszymy cały czas, że wow, grafika jest niesamowita.
niesamowita, wow, a kurczę, to fajnie wygląda, wow, to jest niesamowite i bardzo ładne. I trzeba wziąć to pod uwagę, że dopiero za kilka dni pojawią się takie bardzo rzetelne analizy, dzięki czemu wtedy będzie można wysnuć pierwsze wnioski. Na obecny moment możemy stwierdzić, że twórcy, czyli Raysat Studios, wykonali produkt bardzo dobrze i pokazali, że produkcja już w obecnym momencie znajduje się na bardzo zaawansowanej fazie prac. Warto przejść teraz do Palworlda, czyli naprawdę produkcji, która wystrzeliła, no tak naprawdę nie wiadomo skąd. Nie chcę się za bardzo rozgadywać na temat tej produkcji, ponieważ o tym powiedział wam Patryk w niedawnym materiale, dlatego odsyłam wam do niego, ponieważ ja chciałem się skupić na wynikach, które gra wybiła w ciągu ostatnich 3 dni. W momencie, kiedy Patryk przedstawiał wam Palworlda, w all time peaku znajdowało się 715 tysięcy graczy. Na obecny moment, kiedy wejdziemy sobie na stronę steamcharts.com, liczba ta zwiększyła się w bardzo dużym stopniu, ponieważ teraz w all time peaku znajduje się 1,284,000 tysiące graczy. To właśnie pokazuje, że zainteresowanie Palwordem w żaden sposób nie zwalnia, wręcz przyspiesza, a do tytułu dochodzą coraz to nowi gracze i kto wie, czy w przeciągu powiedzmy kilku bądź kilkunastu godzin liczba ta znowu się nie powiększy. No dobra, powiedziałem o liczbie graczy, aczkolwiek w tym wypadku trzeba by było jeszcze powiedzieć o samych sprzedanych sztukach, ponieważ to, co się dzieje w ciągu ostatnich dni, całkowicie rozbija bank. Pomyślcie sobie, że w ciągu pierwszych 40 godzin od debiutu we wczesnym dostępie Palworld sprzedało się w ponad 3 milionach egzemplarzy. Twórcy nawet wrzucili bardzo ładną grafikę na swojego Twittera, gdzie dziękują graczom za tego typu osiągnięcie. Przyszedł weekend, ludzie mieli wolne, a co za tym idzie, liczba ta jeszcze bardziej wzrosła, ponieważ grę w ciągu zaledwie 3 dni nabyło już 4 miliony osób, z czego w ostatnim czasie osiągnęła ona wydajność na poziomie 86 tysięcy sztuk nabywanych co godzinę. Ale nie, spokojnie, to jeszcze nie koniec, ponieważ liczba ta jeszcze, ale to no jeszcze bardziej wzrosła, ponieważ w tym momencie całość kształtuje się na poziomie 5 milionów sprzedanych sztuk na wszystkich platformach. Jakby, no nie da się ukryć, że wyniki sprzedażowe Palworlda zmieniają się co godzinę i dobrze, ponieważ tytuł naprawdę nie jest zły i co prawda jeszcze nie miałem w okazji w niego zagrać, aczkolwiek to, co się obecnie dzieje z nim, chyba coraz bardziej kusi mnie do po prostu zakupu i sprawdzenia, czy te Pokemonki naprawdę są tak fajne, jak są opisywane. Porty od kilku lat nabrały bardzo mocno na sile, przez co ekskluzywy, które były dostępne na konsolach PlayStation, stawały się powolutku również grami znajdującymi się na PC-tach. Wiadomo, w 2024 roku sytuacja ta się nie skończy, a porty wciąż będą rosły na sile. Pytanie jednak, co w 2024 roku przygotuje dla PC-towców Sony? Ano według przecieku z Reddita, do którego ktoś dokopał się na 4chanie, Sony ma w tym roku wypuścić aż 5 tytułów na PC-tach, wśród których znajduje się nawet stary hit PlayStation 5. Lista obecnie macie na ekranie i szczerze wam przyznam, że tutaj zbyt wiele produkcji nie stanowi dla nas takie wow. Co się wiadomo, God of War 4 pojawi się na kompie, więc raczej na pewno pojawi się God of War Ragnarok. Co prawda nie wierzę w to, że będzie on w 2024 roku, aczkolwiek no na pewno się pojawi. Tak samo The Last of Us Part 2 Remaster. Też w pewnym czasie się pojawi i jest to już jakby no pewnie. Ghost of Tsushima Director's Cut, no sytuacja wygląda tak samo. Gran Turismo 7, tak samo. Marvel Spider-Man 2, tym razem tutaj mamy nawiasie początek 2025 i w sumie no to by się mogło zgadzać. Ale mamy też tutaj Demon's Souls, który był startowym hitem na PlayStation 5, także jestem ciekawy, co w tym wypadku twórcy przygotują. Oraz prawdopodobnie, ku zaskoczeniu wielu z was, pojawiło się tutaj Infamous Second Son, czyli jeden z pierwszych hitów PlayStation 4. Dajcie znać, czy graliście w te tytuły na konsolach PlayStation, a jeśli nie, no to na jaki z nich czekacie najbardziej? Wiadomo, jest to plotka, więc należy podchodzić do całego tego tematu z przymrużeniem oka, aczkolwiek wiele z tych produkcji to są pewniaki, które na pewno pojawią się na kompie. Nie wiadomo dokładnie, czy w 2024 roku, aczkolwiek no raczej na pewno się pojawią. Dzięki wielkie za oglądanie materiału, servus!